Czegoś takiego pięknego nie widziałam. Warto było przejść jakieś miliard schodów. Pięknie. Jaki robimy wstęp? Nie wiem, jedziemy po pakiety. Tak? Cześć i czołem! Witam w kolejnym odcinku. W sumie witamy. Witamy, tak, bo też jestem. Też jestem. Przepraszam. Jesteśmy w drodze do Mexico, gdzie dzisiaj odbieram pakiet na Miuta. Jedziemy, odbieramy pakiet i cały dzisiejszy dzień będzie raczej na luzie. Wzięliśmy sobie nawet książki do poczytania. Dokładnie tak. Nie mamy planu, jedziemy odebrać co trzeba. Ze sobą mam dowód i plecak, bo przypnę też chipa na to, żebyście mogli mnie trakować, żebyś ty też sprawdzał, czy żyję, czy już umarłam gdzieś po drodze. Tak czy siak, jedziemy naszym turbomocnym autem Fiatem Panda. Jeszcze do tego białym, tak więc najszybszy możliwy kolor. W ogóle pada dzisiaj, więc pierwszy raz pada, odkąd przyjechaliśmy, ale jest bardzo przyjemny deszczek, nie? Tak, wszystko żyje. Wszystko płynie, jest zielone, piękne. Dobra, odpalamy to. Ciekawe, czy odpali? A, słyszeliście silnik? Kurczę. Chciałam tylko pokazać, że Szymon nas uratował lodem. Nie podam. Bo stoimy już 40 minut w kolejce. Już tyle? 6 minut. Ej, bardzo dobre. Sorry, tak długo, ale patrzyłem się na rowery. Po z sklepowymi. Odebrane, zadowolone. Odebrane. Czerwony miód. No i ekstra. Marta Dębska. Kojarzę tą mordę. Mordkę. Mordę. Ja ci dam mordę. Mordo. Mordo. Zapraszamy. Tak wygląda dieta biegacza i niebiegacza przed startem. Ale masz ładną czapkę za to. Tak? No właśnie. Mogło być jasno, co? Co? Trochę bardziej wieje, niż mi się wydawało, że będzie. No i dochodzimy do startu. Thank you. Możesz teraz, wiesz, opowiedzieć, jak to było na tym miucie, jak ci się podobało w ogóle sam bieg, sama organizacja. Spodziewałam się, że ten bieg będzie aż na tak wysokim poziomie, bo bardzo mi się podobało to, że faktycznie organizator dbał o każdą osobę, bez względu na to, czy byłeś w pierwszej dziesiątce, w pierwszej setce, czy leciałeś na końcu. Czuć było to na tym biegu, że każdy miał picie, jedzenie na każdym punkcie, bez względu na to, kiedy dotarł. No i kibice, sami wolontariusze też dopingowali każdego, jakby leciał na pierwsze miejsce. Zobaczcie, jaki piękny punkt. 14 km. Jak w ogóle schody? Ile było schodów? O Boże! Schody. Boże, jaka to była masakra. Przygotowując się na ten bieg, trzeba się nastawić na to, że nie tylko jest bardzo dużo schodów, ale często biegnie się po betonie. Są to betonowe schody, są to takie, tak jakby takie kocie łby i w sumie nie za bardzo człowiek nawet wie, w jaki sposób ma stawiać nogę. Tak więc to jest kraina miliona albo miliarda schodów. To jest niewyobrażalne. Pierwsze poważniejsze podejście za mną. Dwa punkty żywieniowe. Teraz lecę takimi betonowymi ścieżkami, schodami między domami i znowu
pod górę. Ja bym podzieliła w ogóle tą trasę Miuta 85 na dwie części. Z jednej strony mamy 45 km, te pierwsze, gdzie robimy 4000 metrów przewyższenia. To jest przeogromnie dużo na tak małym dystansie, biorąc pod uwagę, że jeszcze 40 trzeba pobiec. Tak więc to było bardzo ciekawe, że ta pierwsza część trasy, ważne było to, żeby się nie przepalić, bo jak się przepalisz, jak zajedziesz nogi, to nie przebiegniesz tej reszty, bo na ostatnich 40 km nie było nawet 1000 metrów, więc to już było po prostu bieganie i ja się cieszę osobiście, chociaż też mam takie myśli, nie, że co by było gdyby, ale to chyba każdy ma, bo pierwszą część przebiegłam na turboluzie, kręciłam tam, robiłam zdjęcia i miałam po prostu sprawnie poruszać się naprzód, ale nie narzucałam sobie jakiejś większej presji, nie ścigałam się. No ale jak dotarłam już do najwyższego punktu, na 45 km, mówię ok. Wtedy spakowałam telefon i mówię, teraz i to się wytnie, ale dobra. Było to widać na tej drugiej części biegu, kto sobie zajechał czwórki, bo ludzie ledwo wręcz szli. I ja wtedy na tym odcinku wyprzedziłam bardzo dużo osób i szczerze powiedziawszy, ja osobiście jestem bardzo zadowolona z tego, że wzięłam pierwszą część na totalnym luzie, bo mi to zmęczenie nóg jakby opóźniłam ten moment. Wyszłam z punktu, spotkałam tam setki Darka, Bartka, lecą dalej, ja też lecę dalej i przede mną najpiękniejsza część tej trasy. Już nie było tak źle do tej pory, więc jestem ciekawa, co to będzie. Czuję się bardzo dobrze. 5 godzin, 31 km, 31600, więc oceniam swój stan na bardzo dobry, ku mojemu zaskoczeniu, bo na tych 30 km już 2200 metrów przewyższenia. Przed chwilą byliśmy tam na dole. Metrów przewyższenia na 2 km i będę na punkcie na 30, no przy 40 km, więc no klimacik się robi. Nie jest to łatwy bieg, żebyśmy się źle nie zrozumieli. To nie jest łatwy bieg, bo trzeba swoje przewyższenia zrobić. Trzeba się nastawić na te betonowe schody, podchodzenie, pionowe ściany, pionowe zejścia. I to, że coś jest z biegiem podczas tych pierwszych 45 km, wcale nie oznacza, że można zbiegać. Za mną już 42 km, 3800 metrów przewyższenia. Więc teraz mi zostaje 1043-44 km, więc szczerze, teraz powinno być już tylko z górki. Bardzo zadowolona z tego, że w ogóle podeszłam do tego Miuta tak na luzie, bo dla mnie to była wisienka na torcie. Właśnie Bartek, który też leciał 85, powiedział mi po tym biegu, to jest ta, co latała cały tydzień, a wylatała taki wynik. Bo ja do tego tak podchodziłam, żeby całą wyspę poznać, przecież ja zrobiłam tyle kilometrów i ja mówię, Boże, nie widzę tego Miuta. Ale wszystko robiłam w komforcie, to były raczej takie power hikingowe wycieczki i to mi pozwoliło ten bieg jakby bardziej zrozumieć Maderę. I dzięki temu, że się absolutnie nie zajeżdżałam, robiłam wszystko w tlenie, że no... straciłam wątek. Reasumując, Miód bieg niesamowity. Mówię za dystans 85 km, ale wydaje mi się, że też 115 to była absolutna magia. Świetna organizacja, bardzo dobre jedzenie na punktach. Organizator się troszczył o każdego biegacza, wolontariusze przesympatyczni, kibice, fani, również trasa no, absolutnie malownicza. Dosłownie każde 5 km było inne. To była dżungla, to były takie płaskowyże, to były piękne szczyty, to nie wiem, to były schody betonowe, no to cały czas można było się zachwycić, były lewady,
które też były dla mnie niesamowitą ulgą, bo cały czas moczyłam tam po prostu czapkę, bo było tak ciepło, więc to jest bieg magiczny, z piękną trasą, super atmosferą. To pani Marto, jesteśmy po biegu, po finiszu. Jak się czujesz? Jak było? Wiesz co, polecałabym drugi jeszcze raz. Mało mi, no. Nie no, żartuję. Nie, spoko było. Pierwsza część biegu była taka bardzo krajoznawcza, było wspinanie, chodzenie i zbieganie, jeżeli na to pozwoliły zbiegi, bo często to były betonowe schody. Ale za to druga część od tych 45 kilometrów to już było tak biegowe, że jeżeli ktoś sobie zajechał czwórki na początku, to w ogóle nie ma o czym gadać. Tak więc ja się bardzo cieszę, że wzięłam to komfortowo przez pierwszą połowę, a potem no, a potem był ogień. Widzę. Ale fajnie było, bardzo mi się podobało, przepiękna trasa. Szkoda, że tyle tych betonów, naprawdę super. Punkty mega fajne. Co ci najbardziej smakowało na tych punktach? Bataty, Boże, jakie te bataty były dobre. Jadłam też słone chipsy, krakersy, w ogóle same słone rzeczy dzisiaj jadłam. I piłam bardzo dużo Pepsi i wody. I cały czas tą twarz musiałam moczyć w wodzie, bo było tak ciepło. Ale fajnie. Naprawdę fajnie, mega fajny bieg, fajny klimat, a teraz ja bym chciała wskoczyć do morza. Okej, a pokaż mi jeszcze medal. Proszę. Taki... A z drugiej strony co jest? Miód.